Rozmawiamy z redaktorem naczelnym OKO.press, który prowadzi tą redakcję od 5 lat. Co pan czuje jako redaktor naczelny, jako wódz, jako szef całego projektu po 5 latach? Jak pan widzi to teraz, a jak pan to widział wtedy, jak pan przychodził do redakcji, jak pan obejmował redakcję Głos OKO.press? Na początku sobie wyobrażaliśmy, że będziemy takim małym obywatelskim projektem. No, takim specyficznym bardzo medium, które będzie się skupiało na kontroli władzy. I wyłącznie na tym, prawda? To znaczy będziemy robili śledztwa, będziemy robili jakieś wnikliwe analizy, fact-checking, wypowiedzi i dosyć szybko okazało się, że o ile to zostało w znacznej mierze, że właściwie, że gro naszej aktywności, a może w każdym razie druga potężna rzecz, która powstała, to jest to, że staliśmy się kroniką oporu społecznego w Polsce. I to zarówno w takim sensie dosłownym, prawda? W pewnym momencie, żeśmy włączyli relacje wideo, filmy dokumentalne, które Robert Kowalski robi, pełnometrażowe także, ale przede wszystkim teksty. I to, no, staliśmy się takim właśnie portretem ludzi, którzy są zbuntowani. I właściwie to się stała taka nasza, chyba taki znak markowy nasz. Ktoś kiedyś powiedział, że to potraktowaliśmy jako taki, no, najlepszy komplement, że my podchodzimy najbliżej bariery. Coś w tym jest, prawda? To w związku z tym oczywiście czasem lecą kamienie naszych dziennikarzy. Maciek Piasecki był parokrotnie pobity. Policja utrudnia nam pracę i tak dalej, i tak dalej. No ale w każdym razie to, ale tylko, że to ma taki wymiar szerszy, to znaczy chodzi o to, że w gruncie rzeczy taką największą frajdą i wartością zarazem tego, co my robimy, tak mi się wydaje, to jest to właśnie, że jesteśmy po stronie tej Polski aktywnej, obywatelskiej, zbuntowanej, która ciągle nie chce trochę uwierzyć, a trochę przyjąć do wiadomości, że Polska ma być taka, jak jest w tej chwili. Więc to jest właściwie takie największe zaskoczenie, że sobie trochę wyobrażałem na początku, że będziemy takim mądralą, który będzie wyciągał władzy błędy, a okazało się, że jesteśmy takim dziennikarzem, dziennikarką aktywistyczną, która uczestniczy w procesie, czynnie uczestniczy w procesie politycznym, szerokim tego słowa znaczeniu. A panie redaktorze, co by pan zaliczył na plus w ciągu tych 5 lat, a co na minus? To poza tym, co powiedziałem, to myślę, że to, że staliśmy się bardzo multimedialnym projektem, to znaczy, że w tej chwili jest dużo, mamy dużo filmów, nawet zaczęły się podcasty. To jest o tyle ważne, że do młodych ludzi trzeba mówić teraz już językiem nowoczesnym. My weszliśmy ostatnio nawet na Instagram, co kiedyś mi się wydawałoby niemożliwe. Dało się zauważyć. I to zupełnie nawet sukcesem. Tam jest ponad 100 tysięcy już mamy tych gości. Ale muszę powiedzieć, że najpoważniejsze gazety na świecie to robią. The Washington Post na przykład ma potężną działalność na Instagramie w tej chwili. Wszyscy wychodzą z założenia, że trzeba też tych młodych, docierać do tych młodych ludzi i też sobie trochę wychowywać jako swoich czytelników. Więc to są wszystko plusy. No, mamy jakiś dorobek śledczy dość poważny, też udokumentowany nagrodami dla Bianki Mikołajewskiej i jej zespołu. Na pewno robimy, chwaląc się, najlepsze sondaże, w sensie najbardziej wnikliwe sondaże. I to robimy w bardzo dobrej firmie Ipsos.
przy okazji powiem kosztowne niestety, no ale za jakość się płaci. Jeżeli trzy minusy, no myślę, że minusy są trochę takie, że ale to jest trochę taki też dylemat, że czasami tracimy tempo. To znaczy w tym sensie, że ponieważ nasi dziennikarze, dziennikarki mają bardzo duże ambicje w tej chwili, to wolno pracują nad tekstami, znaczy nie oddają byle czego. W związku z tym zdarza nam się, że jesteśmy dość późno piszemy o wydarzeniach, no a chcemy też być takim medium. Tak? I w tej chwili właśnie kombinujemy, jak to zrobić, żeby przyspieszyć trochę obsługę wydarzeń, jednocześnie nie zatracając tych walorów, które mamy. Myślę też, że moglibyśmy być lepsi, jeśli chodzi o wnikliwą obsługę, powiedzmy, szeroko rozumianej gospodarki. Piszemy dość dobrze o gospodarce od strony społecznej, konsekwencji dla ludzi, dla zarobków, dla sytuacji materialnej ludzi. Natomiast makrogospodarki i takich, a to jest bardzo ciekawe i bardzo ważne, to tego mamy mało. A panie redaktorze, skąd pomysł, żeby pięciolecie obchodzić właśnie w ten sposób poprzez stworzenie tego muralu, który właśnie tam za nami próbują koleżanki i koledzy stworzyć? Więc to jest tak, że to pomysł był Roberta Kowalskiego, który jest takim naszym filmowcem. Pełną gębą, można powiedzieć. I Robert powiedział, że może właśnie dobrze by było pokazać nas z okazji jubileuszu jako medium wyjątkowe, właśnie uchwycić to, co jest tą naszą wyjątkową cechą. Czyli ten pewnego rodzaju dziennikarski aktywizm. Tak? To się czasem mówi, że to jest dziennikarstwo obywatelskie. No i właśnie tak pomyśleliśmy, że żeby wyjść jakoś w przestrzeń miasta, prawda? Ale nie jakoś banalnie jakimś banerem, czy jakimś, prawda, reklamą jakąś kupioną na mieście, czy billboardem gdzieś kupionym na mieście, tylko właśnie, żeby powiedzieć coś językiem ulicy, że tak powiem. Ponieważ bardzo często piszemy o ludziach ulicy, o opozycji ulicznej i o, no właśnie, o aktywistach rozmaitych. No i wtedy już zaczęła się tylko dyskusja, kto ma być na tym portalu. No i stanęło na tym właśnie, że ta aktywistka, która pokazała flarą swój bunt po decyzji tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego w październiku 2020, że ona tutaj będzie takim symbolem. Oczywiście, po pierwsze dlatego, że my bardzo dużo piszemy o sprawach kobiet i o prawach kobiet, a po drugie dlatego, że ten bunt kobiet, młodych ludzi generalnie, właśnie po tym zakazie aborcji de facto, gdzieś tam tak trochę symbolizuje w ogóle cały bunt i protest społeczeństwa obywatelskiego, który chcemy wyrażać. Dziękujemy uprzejmie. Dla Głos News, redaktor naczelny Medium Obywatelskiego OKO.press. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.